Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem, kiedy Cię błaga w tym czasie postu. Usłysz modlitwę zroszoną łzami, którą wznosimy przez dni 40. Patrzysz w głębinę naszego serca. Znasz ludzką słabość i bezwład woli. Przeto nam okaż swe miłosierdzie, kiedy do Ciebie wracamy, Boże. Chociaż tak bardzo jesteśmy winni, przebacz, bo Tobie ufamy, Panie. Wsław Twoje imię i ulecz nędznych, których chorobą są własne grzechy. Udziel nam siły, niech czas pokuty ciało oczyści i myśl oświeci. Złudne pokusy niech nas nie wiążą z tym, co nam grozi wieczystą zgubą. Boże jedyny w Najświętszej Trójcy, spraw, aby skrucha i umartwienie były owocne dla Twoich wiernych, którzy Cię wielbią wieczornym hymnem. Amen. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana. Zaprowadził ich osobno na górę wysoką i tam się wobec nich przemienił. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce. Przysiągłem i postanawiam przestrzegać Twoich sprawiedliwych wyroków. Panie, bardzo jestem udręczony. Zachowaj mnie przy życiu, jak mi obiecałeś. Przyjmij, Panie, ofiary ust moich i naucz mnie Twoich wyroków. Moje życie jest wciąż w niebezpieczeństwie, lecz prawa Twego nie zapominam. Grzesznicy zastawili na mnie sidła, lecz nie zboczyłem od Twoich postanowień. Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca. Nakłaniam swoje serce, by wypełniało Twe ustawy na wieki i na zawsze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana. Zaprowadził ich osobno na górę wysoką i tam się wobec nich przemienił. Jego twarz zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się lśniąco białe. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi, a wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki. Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył. Jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy. Nic mną nie zachwieje. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz.
pełnią radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jego twarz zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się lśniąco białe. Mojżesz i Eliasz mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Chrystus nie sam siebie okrył sławą, przez to, że stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, jam ciebie dziś zrodził. Za dni ciała swego, z głośnym wołaniem i płaczem, zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy go słuchają. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Mojżesz i Eliasz mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: w czasie pomyślnym wysłuchałem Ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia, nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, przez wszystko okazujemy się sługami Boga. Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Jezus przemienił się wobec apostołów. Jego odzienie stało się lśniąco białe i ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezus przemienił się wobec apostołów. Jego odzienie stało się lśniąco białe i ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Uwielbiajmy Boga, który troszczy się o wszystkich ludzi i wołajmy do Niego. Okaż zbawienie swojemu ludowi. Boże, dawco darów i źródło prawdy, obdarzaj łaską wszystkich biskupów świata, a wiernych, powierzonych ich pasterskiej pieczy, zachowaj w nauce apostołów. Okaż zbawienie swojemu ludowi. Wlej miłość w serca wszystkich, którzy uczestniczą w jednym chlebie życia. Niechaj wzrasta ich jedność w ciele Twego Syna. Okaż miłosierdzie swojemu ludowi. Daj, abyśmy zwlekli z siebie starego człowieka razem z jego uczynkami i stali się nowym człowiekiem na wzór Chrystusa, Twojego Syna. Okaż zbawienie swojemu ludowi. Spraw, aby wszyscy dostąpili przez pokutę odpuszczenia grzechów i byli uczestnikami Chrystusowego zadośćuczynienia. Okaż zbawienie swojemu ludowi. Daj, aby zmarli, obdarzeni Twym pokojem, wielbili Ciebie bez końca w niebiosach, gdzie i my spodziewamy się udziału w Twojej wiecznej chwale. Okaż zbawienie swojemu ludowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy, odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.